back one that is. Okay lah. Oh good. Salamat. Salamat. Ah, gusto ko dito video. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ma pani ciekawego do opowiedzenia? What? What do you like to say, Dziubaka? Sunday fun day. Sunday today, right? No, siemanko. Witajcie na kanale Bez Spiny. Ja jestem Maciek. Jestem Maryka. Antek tam kopie w piasku. No i wiecie, no jest niedziela, nie? Jest niedziela, wylądowaliśmy na plaży w naszym tym miejscu w Dauin. A jako, że jest niedziela, to będzie głośno, tłoczno i dużo jedzenia, nie? Także Filipińczycy już zaczynają wylegać na plażę. Za niedługo będzie tu jeszcze więcej ludzi, nie? Nawet widzicie, tam mają panie przenośne karaoke. Także wszystko jest w normie, nie? Tutaj jeszcze plaża dalej pusta, ale później będzie pełno ludzi. To jest dość wcześnie jeszcze, około 10 rano, tak. Z reguły w porze obiadowej około 12 jest największe oblężenie. Antek! Antek, chodź! Antek się bawi. Idę nurkować. Mam dwie butle, także zrobię sobie dwa nureczki. Posiedzimy na plaży, znajomi mają przyjechać też, także będzie fajnie. No i przy okazji zrobię wam podsumowanie mojego czerwca 2003 z nurkowania. Najlepsze ujęcia wrzucę, także myślę, że się wam spodoba też. Magda, co tam? Boisz się? A? Maybe it's the dog. No to się 50 peso płaci za wstęp, nie? Za całą rodzinę, także 4 złote, nie? Voilà. Check. O, uniara. Okej, suklej, unia. Także 50 peso i rządzicie na plaży, nie? Ale jest fajnie, bo tam widzicie, można podjechać samochodem prawie pod samą plażę, także bardzo wygodnie. No i oni tu sprzątają, nie? Także po takiej niedzieli, gdzie zaśmiecenie będzie na pewno duże, zawsze sprzątają, tu są worki na śmieci i jest... Tam dalej jest woda, normalnie woda słodka, można, jest taki ten zlew, można sobie umyć talerze, czy w ogóle prysznic jest też, można się opłukać. Także ogólnie spoko, nie? Jak za 50 peso, to myślę, że całkiem dobra oferta. They never like to give. Yeah. Look, Anton, look. But Antek. Wow. That is a good swimmer. Yeah. Ah. Rick? Yeah, Rick. Not Brick? No. Oh, okay. Look at his balls, very swollen. You know. You need to. No, don't be careful. He need to release, you know, the stress. Magda very scared. She's a virgin. Give the ball, give the ball, give the ball. Magda. No, Magda jeszcze dziewicą jest. A tutaj tylu kawalerów się kręci. zabójstwo. No, zostałem świadkiem zabójstwa. Widzicie, ten gruper ma w pysku rozdymkę i nie chce jej wypuścić. No w tle setki, może nawet tysiące rybek. Wiecie, taki widok do relaksu, chwila zadumy, zwolnienia, po prostu podziwiamy. Flamboyant Cuttlefish to no, naprawdę niesamowicie wyglądająca mątwa. Widzicie, jak zmienia ciągle kolor i tak samo w sytuacjach jakichś zagrożenia lub gdy ona chce zaatakować, o tak jak teraz, potrafi tak momentalnie zmienić kolor, mignąć kolorem. O, no, to jest niesamowite. Ciekawostka, jej ciało zawiera tetratodoksynę, czyli tą samą toksynę, którą posługuje się Blue Ring Octopus, z tym, że ta mątwa po prostu mają w ciele, więc przez to jest jakby niejadalna. No i też śmieszne zachowanie, że ona po prostu chodzi tak jakby na tych swoich odnóżach po dnie, szukając ofiary. No tutaj natknąłem się na dość spektakularnie ubarwiony gatunek ślimaka nagoskrzylnego i jak za chwilę zobaczycie, ślimaki były dwa i po prostu one szukały się wzajemnie, no żeby się zapłodnić, tak, i złożyć jaja. Te ślimaki są hermafrodytami, także zapładniają się wzajemnie i później no oboje składają jaja. Także też taka ciekawostka. Przy pomocy tych rurek, takich końcówek, które im tam z ciała wychodzą. Tutaj rodzina klasycznych amfiprionów Ocellaris. Zawsze świetny widok. Żyjące w symbiozie z ukwiałem, w którym się po prostu chronią, tak, przed drapieżnikami, no i buszują w nim sobie tak non stop. Normalnie każda inna ryba zostałaby poparzona przez ukwiał, a one po prostu dzięki specjalnej wydzielinie na skórze mogą sobie w ten sposób żyć wewnątrz. Tutaj w nocy natknąłem się na taki ukwiał szklany o spektakularnym wyglądzie, jak widzicie tutaj na zbliżeniu, a pod nim przyczajone dwa kraby, których nie zidentyfikowałem tak do końca, ale one korzystały ze światła mojej latarki, no i dzięki temu dużo planktonu się tam pojawiło, jak właśnie tak jak widać teraz, i mogły sobie, no po prostu dzięki mnie miały kolację za darmo, bez spiny, bez wysiłku. No, a to czyje to? Kto to jest? To jest cowfish, czyli ryba krowa. Tak się po angielsku nazywa. No też ciekawy, myślę, ciekawy okaz, ciekawy egzemplarz do podziwiania. I za chwilę zobaczycie też rybę krowę, cowfisha w wersji dzidziusia. O, tutaj znalazłem jeszcze takiego dzidziusia małego w płytkiej wodzie, chroniącego się w trawie morskiej. Sean owieczka, czyli miniaturowy ślimaczek dorastający do 5 mm, wyglądający jak owieczka, stąd jego nazwa. No, świetny też obiekt do obserwacji, ale tutaj już musicie jakiegoś makro używać, żeby to w ogóle zobaczyć, bo on po prostu wygląda tak na oko, to jak taka zielona kropka. I tutaj nie wiem, czy jego kuzyn, ale podobnych rozmiarów i wyglądu, aczkolwiek inaczej ubarwiony ślimak też udało mi się znaleźć. Widzicie, on siedzi na liściu i jest jeszcze widać ziarenka piasku, także też mniej więcej ma niż 5 mm. Ryba skorpion, czyli tutaj nawet dwie, duża i mała. Na nie zawsze trzeba uważać, bo no większość z nich ma kolce jadowe na ciele, także ukłucie na pewno nie będzie należało do przyjemnych. Jak widzicie, dreptają sobie po dnie, nie są zbyt dobrymi pływakami. Ta akurat po prostu ucieka przed moim światłem, przed światłem mojej latarki. Kolejny ślimak nagoskrzelny, tym razem z gatunku chromodoris Elizabeth, czyli Elżbieta. No i widzicie, też tutaj szykuje się jakieś riki-tiki, bo są dwa ślimaczki, już się jakoś zwabiły do siebie. Tam nawet był jeszcze trzeci, także będą składane jajeczka na pewno. No teraz czas na kilka frogfiszy, czyli rybek, żabek. Tutaj są akurat dość młode egzemplarze, wam pokazuję takie dość małe, ale fajnie można obserwować, jak one się, w jaki sposób się poruszają. Czyli przebierają tymi swoimi płetwami, które wyglądają jak łapy, no i do tego jeszcze używają do takiego trochę napędu odrzutowego, jak widać. Nie chcą, to było nurkowanie nocne, więc też uciekają po prostu przed moją latarką. Kolejny ślimak nagoskrzelny i przedstawiciel gatunku Nembrota no, o dość dużych skrzelach, jak widzicie. No i ta wygląd tego ciałka taki pluszowy. Bardzo ciekawie to wygląda. Chyba pierwszy raz widziałem, tak właśnie natknąłem się na krewetkę marmurową. Niesamowicie wyglądający egzemplarz. I dość ciekawie rozbudowane oczy też. Także chowająca się w trawie morskiej. Świetny obiekt też do obserwacji. Kolejny ślimak nagoskrzelny w świetnym wyglądzie, Armenia okulta. Jak widzicie, no miałem naprawdę dobry miesiąc. Znalazłem wiele ciekawych stworzeń. A tak naprawdę w tym vlogu pokazuję wam tylko kilka z nich, bo no, musiałbym zrobić odcinek chyba kilkugodzinny, żeby to wszystko wam pokazać. A na koniec diabelski Scorpion Fish, zwany też fałszywym stonefishem, też jest bardzo jadowity, ma truciznę w tych kolcach. Widzicie, no wygląda jak kawałek kamienia czy tam jakiejś skały, także no trzeba uważać na te stworzenia. Nie ma komputer. Jestem głodna. Nie wiem, co się stało, ale nurka miałem super. Jestem głodna. Chyba ponad dwie godziny, bo wiecie, płytko się starałem siedzieć, żeby... Komputer mi... Zepsuł mi się czujnik głębokości, także generalnie komputer nie działa. Nie? Niedziela w Dauin, nie? Januszowo, halinkowo, piknikowo. Dwaga, can you pass me my beer, please? Halinkowo. Halinkowo. No. Piwo jest. No jest fajnie, no. Jest naprawdę przyjemnie. Halinkowo i Januszkowo? No, halinkowo-piknikowo. Halinkowo-piknikowo? Ale Januszkowo też. Nie ma piknikowo, nie ma pół. To jest pizda. No, dziubaka jest głodna, słyszycie? Dziubaka głodna? Także coś czuję, że nasz czas na plaży dobiega końca, nie? No to właśnie, jakbyście się zastanawiali, jak wyglądają niedzielne obiady na Filipinach, to właśnie tak. Po prostu bierze się jedzenie i wszyscy jadą na plażę i jedzą sobie na plaży. I co niedzielę jest tak samo praktycznie, nie? To jest taki jeden dzień wolny, wiecie, no Filipińczycy nie pracują. Przynajmniej większość z nich. Całe rodziny na plażę, jedzą obiad i się fajnie bawią. Luzują się. No, ale Antek jest najszczęśliwszy, nie? Bo jest pełno dzieciaków, ma wodę. Także... super. No słuchajcie, żeby przedłużyć nasz pobyt na plaży, muszę zastosować lifehacka, czyli szybko nakarmić Marikar. I najlepiej to zrobić w Crispy King. Okej, Kajo. Crispy King to jest taka sieciówka ze smażonym kurczakiem. No naprawdę, nie? To jest bardzo tanie, nie? Ale dobry ten kurczak jest. Za 50 peso dostajecie kawałek kurczaka i porcję ryżu, czyli to jest powiedzmy 4 zł, nie? Także 5 kawałków kurczaka, 2 porcje ryżu na całą rodzinę powinno nam wystarczyć. Popatrzcie. Całkiem skoro. Palioka, 5 chicken, 5 chicken and 2 haka rice. You have the walay papaya salad? Ah, 2 haka. No, szybkie zamówienie. Także jakbyście byli na Filipinach i zgłodnieli, to Crispy King jest w porządku. Nawet jest element warzywno-owocowy, czyli ten sałatka z papai. No nie widać mnie tu w ogóle. Także naprawdę jest w porządku to jedzenie, nie? Jak nie macie co jeść, to Crispy King. 240 peso za 5 kawałków kurczaka, 2 porcje ryżu i 2 sałatki z papai. Także kurde, no 20 zł i się najemy w trójkę. Nawet to jest chyba mniej niż 20 zł. Dobra, wracam na plażę. Dawaj, dziubaka. Dziubaka pije tequilę. Why you put on your tongue? Why? Salt. Why not? But I should put my camera. To jest odpływ, co? Jeszcze niedawno można było przepłynąć nad tymi skałami. Uważaj. Food, a stone, you can eat it. It's a stone, but you can eat it. Yeah, huh? Yeah. Yeah. Tylko na Filipinach kamienie z grilla. Mam chili, a? kurwa! Kurwa, ale ostre! A, to małe chili to jest zabójcze, nie? To... Znaczy, jak się... Matka się śmieje ze mnie. Parataj dziubaka. Jedziesz. No like this. It's too spicy, that super. Yeah? This...